Wieczne bezpieczeństwo wierzących, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset mówi tak. Tak, że wam na żadnym darze łaski nie zbywa, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj wyraźnie, że apostoł Paweł uczy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Jeśli chcesz być zbawiony, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze. I ten fragment, 1 Koryntian, 1 rozdział, 7-8 werset, mówi, czekając na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też was utwierdzi aż do końca, abyście byli nienaganni w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten fragment wyraźnie stwierdza, że wierzący w Pana Jezusa będą utwierdzeni aż do końca. Przez nikogo innego, jak tylko przez Niego, przez Pana Jezusa Chrystusa. Zapewnia im bezpieczeństwo aż do samego końca. Jest to uderzające, gdy weźmiemy pod uwagę, do kogo pisze apostoł, do Koryntian. Ci chrześcijanie byli winni wszelkiego rodzaju grzechów i upadków. Gdyby jacyś chrześcijanie byli w niebezpieczeństwie utraty zbawienia, to właśnie byliby to Koryntianie. Gdyby jacyś chrześcijanie byli w niebezpieczeństwie wymknięcia się ze swojego zbawienia, to byliby to właśnie oni. Więc masz wyraźny dowód, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Oddziel się od każdego kłamcy, który nie uczy wyraźnie, że zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest raz na zawsze z łaski Bożej na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.